bardziej zasługuje kapela czy inny przeciwnik na plucie. Ale już mówiłeś, Bagieta, że na kapelę pluć, no dobra, bo kapela jest taki, ale byłeś odklejony, byłeś tam, nie wiem, nawalony, wypiłeś dwa browary, żubry czy co tam, nie wiem, jakieś tam piwo pijesz, nieważne, w każdym bądź razie, tak jest jak jesteś najeb... to się kontroluj na drugi raz i tyle po prostu, a nie będziesz mordę dar po kimś, schodziłem, ja a jeszcze ci powiem jedno, świadomie, cały ale nie w klatce było słuchaj. Menelo, zamknij się już, o, coś tutaj się zaraz wydarzy. Liść. O kurwa, krew. Ej, głowa. Menelo. Menelo, zapłacisz mi za nowe okulary. Kurwa, no zapłacisz. Pamiętaj, nie Menelo. Słuchajcie, moi drodzy, mam do was prośbę, jeżeli macie jakiekolwiek pytania do dzisiejszych bohaterów Zadymy, to śmiało możecie telefonować do studia. 800 zł to kosztowało. Chyba okulary poszły, się zepsuły. Moi drodzy, już mamy kogoś na linii, także klasycznie kogo, witam kogo goście. Halo, halo. Halo? Słychać mnie? A ty masz, czy ty masz jakieś odłamki szkła tam? Musisz zobaczyć. Daro, patrzę tak, że dłubiesz w ręce. Czy coś się wydarzyło? Masz tam szkło jakieś? Ale nie wiem, czy Bagieta nosa nie ma złamanego, bo to kurwa wygląda tak, jakby nos był złamany. Po prostu mnie wkurzył. No już drugi raz ktoś z całej tej ekipy nazywa mnie Menelem. No ja nie jestem jakim Menelem, nie jestem jakimś pośmiewiskiem. Nikt na mnie nie będzie pluł i tak dalej. No, mogę go przeprosić za to, bo trochę się odpaliłem, ale kuźwa, no już jestem starszym facetem i sobie nie życzę, żeby mnie tak obrażali ludzie, no bez przesady. No było grubo. Było, to było na pewno coś mocnego. Mam nadzieję, że Bagiecie się nic poważnego nie stało i że ta walka nie jest zagrożona, ale to zaraz się okaże. Dobrze, wasze walki poprzednie, bo patrzyłem na to, na tą historię, walka z kamerzystą w budce telefonicznej, no nie skończyła się tak jak chciałeś. Pamiętam, że jeszcze Paweł Jóźwiak, wtedy prezes do ciebie podszedł i powiedział, że nie był zadowolony z twojego performance'u. Czy możesz zagwarantować, że 13 kwietnia, wchodząc do klatki, tych pretensji Paweł już nie będzie miał, bo dasz siebie 100%? Słuchaj, żebym ja tą walkę przegrał, to kurwa musiałaby mi chyba kurwa ta głowa... Nie, jak tak napisałeś? Ale kurwa, może byłem pijany i potrzebuję pieniędzy. Co? Zaraz pytamy, jak się czuję i czy przejebiesz, kurwa. Nie, nie przejebię. No to jak nie? No to tak napisałeś, że kurwa, jeśli ze mną przejebiesz, to raczej kurwa, jeśli stary, ze mną... wiele rzeczy pisałem w internecie, ty też kurwa. Ja pierdolę, jaka pizda. Wraca Bagietson. Zaraz pytamy, jak się czuję i czy wszystko jest w porządku. Że o hajs się nie chce założyć, tu mówi, że kurwa... Ten, kurwa, że... nie założę się o hajs tylko dlatego, że mam kurwa no dziecko w drodze i potrzebuję pieniędzy, że rozumiesz? Że jeśli przejebiesz ze mną, to odchodzisz z internetu. I co, mam kurwa teraz powiedzieć, że popieram to? Nie, kurwa. No tak napisałeś, kurwa. Bo do mnie jest kurwa Kolar duża kolejka, to do ci ty ale nie masz ty rywali. To tak napisałeś, nie ja to pisałem, tylko ty, no to kurwa. Może faktycznie napisałem, byłem kurwa, nie wiem, wypity albo coś, kurwa. No to dobra, no to pokazuje, że przepierdolę. Nie, nie przepierdolę tego, no, kurwa, no, mać. Dobra, chłopie, dobra. Ja mam większe doświadczenie w prime. Ja będę wychodził, kurwa, którąś galę tak. Już z kolei, no, a ty co? A co to ma do rzeczy, że ty masz większą, chłopie, presję, ty, chłopie, jeszcze nie walczyłeś w prime. Jaką presję ja mam? Jak ja walczę z jedną ręką, mi ci najebie jedną ręką. Przecież ty, chłopie, kurwa, jak widzisz, kurwa, ludzi, to ty nie wiesz, gdzie ty jesteś, kurwa. Chłopie, ile najwięcej osób było na gali, jak walczyłeś? Nie mów na mnie, Menelu. Było 5000, proszę cię. Nie mów. Przepraszam cię za to, bo okuriosłem się za to. Ale nie mów na mnie, Menelu. Mnie takie rzeczy denerwują, naprawdę, bo już ktoś od Ksaju nazwał mnie Menelem. I powiedziałem, że to wyjaśnię. I za te okulary ja ci, kurwa... Dobrze, zapłacę ci ja za okulary. Kurwa, ja nie miałem do ciebie szacunek. Nie mów na mnie, Menelu. Nie jestem żadnym twoim Menelem. Pamiętaj. Ja miałem do ciebie szacunek. Teraz jeszcze bardziej mnie zdeterminowałeś, żebym ci, kurwa, najebał w Bagieta, tym oktagonie. Bagieta, i chcę zdemontować od razu. Te obrażenia nie są od ciosu, tylko od szkła, od okularów.
Dobrze, bagieta. Także bagieta. Noc wszystko mam całe, bagieta. Tylko po prostu szkło bagieta, się rozsypało. Bagieta, słuchaj, co ci mówię teraz. Mnie pocięło. Ładnie, mówię ci, podoba mi się, że tej nomenklatury budowlanej używać, zdemontować. Ja się umiem zachować i sorry za te uderzenie, ale nie mów na mnie menelu, proszę cię. Nie jestem, kurwa, żadnym menelem. Nie pozwolę sobie na takie słowa. Pracy sobie wyjaśnimy już wszystko normalnie. Mam nadzieję, że się będziesz bił. Czy ta sytuacja wpływa na to, jak odbierasz teraz Darulwa? Jeszcze rozmawiałem z trenerem jeszcze dzisiaj, mówi, znajdź jakąś sposobność na to, żeby jeszcze bardziej się na niego wkurwić. Jestem teraz, kurwa, tak zdeterminowany, że kurwa wchodzę... Cieszę się bardzo, bo ja idę walczyć za mój cały team, za twoje idę, zachowanie. Idę i kurwa rozpierdalam to. Twój trener po walce powinien ci przegadać, że nie pluje się na żaden team wychodzący. Kurwa, skądź już z tym pluciem, bo mnie już to kurwa wkurwia. Dlatego cię tak nazwałem, dobrze, bo mnie to kurwa wkurwia, bo ja cię nie oplułem. Ostatni raz już nie mówię o tym, już nie będę skądź mówił. Ty? Bo to się już... Po prostu irytacja mnie wzięła i powiedziałem do ciebie, Menelu, bo po prostu już mnie irytacja wzięła, bo po prostu już nie wiem, jak mam ci kurwa to wytłumaczyć, że cię nie oplułem. Wyzywałem cię kurwa, może facha ci pokazałem, ale opluć nigdy w życiu, kurwa! Ja myślę, że to jest bardzo dobry moment, panowie. Zapraszam ochronę i zrobimy face to face akurat. Chodźcie. Myślę, że tu... Uważajcie, kurwa, na siebie. Poka. Grubo, kurwa. Co, przestraszyłem się? Nawet drewka mnie dygła. Elegancko. Teraz słuchajcie, twarzą do kamery, proszę, tam. Więc pojedynek Bagieta Darolew 13 kwietnia na Prime 8.